Witam serdecznie. Dzisiaj będzie o sprawie zatrzymania Doroty R., arcysławnej piosenkarki, która w dodatku jeszcze niedawno robiła sobie zdjęcia z politykami z rządzącej partii i z pierwszych stron gazet, a dzisiaj została zatrzymana w swoim własnym domu, w dodatku za coś, co potocznie można by określić mianem gangsterka. I teraz tak, ze względu na celebryckość zatrzymanej osoby, ten vlog mógłby się wydawać taki trochę pudelkowaty. Niemniej jednak ja się zamierzam skupić nie na tym, jaką ona miała kurtkę i z kim, gdzie, po co, jak się zadawała, żeby to zrobić, tylko na tym, jak wygląda polskie prawo, polska rzeczywistość służb. Ponieważ sprawa Doroty R. jest stara. Postępowanie toczy się już od dłuższego czasu i nikomu nie przeszkadzało, że Dorota R. sobie chodzi normalnie po wolności. Skoro jest taką wielką gangsterką, to należało już coś zrobić jakiś czas temu. Jeśli dobrze czytałem w źródłach, to sprawa dotyczy 2016 roku. Teraz mamy ostatnie tygodnie 2017, więc służby i tak już pozwoliły, żeby rzekoma groźna gangsterka półtora roku normalnie sobie chodziła na wolności, a tu nagle bach. Miało miejsce coś, o czym mówiłem we vlogu kilka tygodni temu, że ta sama pani, dzisiaj zwana Dorotą R., doniosła na Polskę do Europejskiego Trybunału, konkretnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i nagle takie bach, coś. Przychodzi do niej grupa smutnych panów o 6 rano i chce ją zawinąć na komendę, co biorąc pod uwagę, że jak donoszą media, ona ma mieć postawione zarzuty o dość niskim zagrożeniu karą, bo maksymalnie 3 lata więzienia, znaczy niskim, od miesiąca do 3 lat więzienia jej za to grozi, czyli tak dla normalnego człowieka to bardzo dużo, to już jest poważne przestępstwo. Niemniej jednak za takie rzeczy, co do zasady, nie przychodzą policjanci do domu, tylko przychodzi pismo, staw się tam i tam i będą ci postawione zarzuty. A tu bach! Przychodzą policjanci o 6 rano. I pytanie, czy to nie ma ze sobą jakiegoś związku? Czy to nie jest czasem trochę zemsta, że jeszcze polityczka, ta piosenkarka, wcześniej sobie robiła zdjęcia z politykami obozu rządzącego, potem była sprawa, o której możecie sobie posłuchać we vlogu, do którego link znajduje się w opisie, że ona obraziła uczucia według polskich sądów religijne Polaków, tam to można powiedzieć, bardzo nieprzychylnie wyraziła się o autorach Pisma Świętego, obraziła ich, zelżyła. To w związku z tym ona teraz poskarżyła się na Polskę do Europejskiego Trybunału, co żeby nie było wątpliwości, w tamtym vlogu potępiłem, bo mi się to nie podobało. Niemniej jednak teraz to wygląda trochę na działania odwetowe, w moim skromnym przekonaniu. Do tego jeszcze pikanterii sprawie dodaje fakt, że jak podaje wprost, policja wykazała się wyjątkową nieudolnością przy próbie zatrzymania Doroty R. w jej własnym mieszkaniu. Tutaj będzie cytat ze wprost. Policjanci zapukali do drzwi mieszkania Doroty R. o godzinie 6 rano. Zostali wpuszczeni po 2 godzinach i 30 minutach. Gwiazda wezwała adwokata. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację. Z jednej strony przychodzą, mamy pełno filmików, jak to policjanci przychodzą po zwykłych obywateli i wchodzą razem z drzwiami. I często nawet, może nie często, ale były przypadki, że mylili mieszkanie i wchodzili razem z drzwiami do mieszkania uczciwego obywatela, albo próbowali go wyciągać przez te drzwi, które tak rozwalili. Tam jakoś ta policja wobec słabych umie być silna, umie być nawet często brutalna, czego oczywiście nie popieram. A z drugiej strony jest sobie celebrytka, do której oni pukają, mówią: puk, puk, otwieraj, policja. Ona mówi: mam to gdzieś. I co? I 2 godziny 30 minut nie umieją tam wejść. Ba! Wydaje się, że w ogóle nie byliby w stanie wejść do tego mieszkania, gdyby ona im nie otworzyła. Czy to jest skuteczna policja? Czy to jest policja skrajnie nieudolna? Wygląda na to, że to jest policja z warszawskiego Mokotowa, ponieważ ona potem została na warszawski Mokotów przewieziona. I teraz dalej.
zgodnie z oświadczeniami, to nawet jeszcze było ok, w tym sensie, że ona czekała na adwokata i aż ten adwokat ją do niej przyjedzie, prawda? W tym sensie takim moralnym okej, okay, nie? Natomiast ona mogła w sensie moralnym robić rzeczy, które nie są okej. Okay. Mogła na przykład palić dowody, kasować jakieś maile, kasować jakieś SMS-y, niszczyć jakieś karty pamięci, na których były ważne dane. No przez 2,5 godziny to można naprawdę wyczyścić mieszkanie ze wszystkiego obciążającego, co się tam znajduje, prawda? No, jeśli w perspektywie ona ma postawienie zarzutów, jeżeli doniesienia medialne są prawdziwe, to w momencie, w którym oglądacie ten vlog, ona już ma zarzuty, a jak twierdzi pan mecenas Roman Gierty, który reprezentuje oskarżyciela posiłkowego, czyli faceta, który wcześniej rzekomo był ofiarą Doroty R., zaraz będę mówił dokładnie, o co tutaj chodzi, no to może być nawet brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jakichś wymuszeń rozbójniczych, tego typu rzeczy, no bardzo poważne rzeczy. Czyli zasadne jest takie przypuszczenie, że być może prokuratura zdecyduje, że warto by przeszukać mieszkanie Doroty R., czy czasem tam nie ma dowodów na nią. No bo jeżeli ktoś będzie chciał jej postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, to warto by sprawdzić, czy na przykład na komórce nie miała SMS-ów, gdzie kazała jakimś sprawcom kogoś na przykład dojechać, zastraszyć, albo inne rzeczy robić, albo maile na komórce, albo jakieś zapiski, no cokolwiek. Przez 2,5 godziny idealnie mogła to wszystko wyczyścić. Gratuluję wam, dzielni warszawscy policjanci. 2,5 godziny nie umieliście wejść do mieszkania. W związku z tym pani ładnie to, co chciała, mówi, że czekała na adwokata. Przypominam, że waszym zdaniem jest to groźny przestępca. Czy groźnemu przestępcy wierzymy na słowo, czy nie? Ja nie twierdzę, że pani Dorota R. jest sławnym, groźnym przestępcą. Ja twierdzę, że wy tak twierdzicie. No bo chyba inaczej byście po nią nie przyszli, nie? No to a dalej już jest wynikanie logiczne, prawda? Policja 2,5 godziny jak kołki stała pod drzwiami, dokładnie nie wiedziała, co zrobić. I tak jest bardzo często. Słuchajcie, są jakieś sytuacje, u mnie w bloku była taka sytuacja, inna komenda, ale mam nadzieję, że może ktoś z tej komendy to ogląda, może jakiś szef tej komendy to ogląda, może prokurator nadzorujący tą komendę to ogląda. U mnie była taka sytuacja, banda gnojków, kilkunastoletnich, dobrze poniżej 18 roku życia, urządziła sobie libację alkoholową na balkonie. Skąd wiemy, że to gnojki? Bo wyraźnie było widać, że to są małoletni. Nie w sensie, że ich obrażam, tylko że małoletni. W dodatku rozmawiali sobie o takich kwestiach, jak wrażenia z czegoś, co się wydarzyło bardzo niedawno w ich życiu, czyli egzamin gimnazjalny. I to byli ci troszeczkę starsi. Pili alkohol, wyraźnie było czuć w powietrzu woń takich, no chyba raczej nie papierosów. Została wezwana przez ochronę policja, no i policja dupa, nie była w stanie nic zrobić, bo gnojki nie otworzyły policji drzwi. Kompletna bezradność policji. Ci policjanci byli, zobaczyli, co się dzieje na balkonie, zobaczyli twarze tych dzieci z browarami, z wódą, poczuli zapach tych substancji, poszli puk, 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 sorry dupa, nie? Tak niestety działa polska policja. A z drugiej strony polska policja potrafi wykazywać się taką bezwzględnością i bezczelnością, że podłączają kolesiowi paralizator w celu... Znowu, jak twierdzi inna prokuratura, po tym jak się sprawa zrobiła medialna, mówiąc kolokwialnie, się rypła, w celu wymuszenia zeznań, nie? To z jednej strony bezsilność i bezradność, a z drugiej strony coś, co w sposób taki... przepraszam, potoczny, można by nazwać torturami. No, panie ministrze Ziobro, pan nie nadzorujesz policji, ale pan nadzorujesz prokuraturę. Niech prokuratura, która chyba nadzoruje działania policji, może coś z tym zrobi. A panie ministrze odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne, 2 lata już pan rządzisz. Zrób pan wreszcie porządek.
Bo albo pani R, przepraszam, by mi się wyrywało, albo pani R jest groźną bandytką i w tym momencie no, należałoby tam chyba wejść drzwiami, żeby nie mataczyła i nie zniszczyła dowodów, nie? Albo nie jest groźną bandytką i wtedy może nie wypada robić takiego medialnego show, zwłaszcza, że inni dziennikarze jakoś tego nie łączą, natomiast ja to łączę. Słuchajcie, w chwili, w której kręcę ten vlog, zaczyna się robić dym w Sejmie, bo poszła informacja, że pod obrady trafi projekt pana prezydenta Dudy w sprawie reformy sądownictwa. I będą do tego poprawki i znowu wiadomo, że ludzie wyjdą na ulicę, że będzie zadyma, że jakieś tam organizacje społeczne, inne sytuacje będą się działy. I teraz nie o to chodzi, że ja popieram to, że będą znowu wyprowadzani ludzie na ulicę i że znowu będzie zadyma. Nie! Chodzi o to, że to wygląda jak, kurde, klasyczne przykrywanie tematu. I nie bronię pani R, ponieważ ani ona nie robi muzyki, którą jakoś specjalnie lubię, ani też nie mam jakichkolwiek informacji, że ona jest niewinna. Natomiast ja, jako człowiek, który już ładnych parę lat siedzi w biznesie, nazwijmy to dziennikarsko-komentatorskim, nie wierzę w przypadki. I nie wierzę w to, że sprawa jest jakieś półtora roku, dwa lata ta się toczy i akurat teraz, akurat raz w celebrytce trzeba wjechać na mieszkanie, zakłuć ją w kajdanki, przewieźć na komendę i robić z tego cały medialny cyrk, że akurat teraz się o tym media interesują. Jest to niedługo po tym, jak ta osoba no, doniosła na Polskę do Europejskiego Trybunału. Mi się to nie podoba, że doniosła. Ale to ją roznieście w tym Trybunale. Albo powiedzcie, że wam się to też nie podoba. Pokażcie, że macie jaja. Pokażcie, że nie wolno lżyć z chrześcijan w Polsce. Teraz, bo albo w tym przypadku, no ale też bądźcie konsekwentni. Skoro Dorocie R nie wolno naruszać uczuć chrześcijan, to dlaczego wolno było temu flirciowi zrobić spektakl klątwa? Dlaczego jej byłemu chłopakowi innemu wokaliście wolno było takie rzeczy? No, to jest coś, co ja nazywam randomizacją prawa. To znaczy, że jest jakiś czyn zakazany i bardzo dużo ludzi go łamie, i nie spotyka jej za to jakakolwiek konsekwencja, ale losowo, czyli właśnie randomowo, co jakiś czas do kogoś się czepiają i stawiają mu bardzo, robią mu z tego bardzo duże problemy. To nie jest w porządku. To co, teraz nie wiem, jak nagram ten vlog, który się nie podoba, to mam się też spodziewać o 6 rano smutnych panów, którzy nagle mi powiedzą, że co, że mam za sobą białą ścianę, w związku z tym jestem rasistą? No, to nie wzbudza... To nie wzbudza zaufania do państwa. I teraz tak, każdy, kto ogląda moje vlogi, wie, że ja nie cisnę po obecnej, znaczy nie cisnę, ja mówię jak jest, tak? Czyli w momencie, w którym obecna partia rządząca, czy obecny rząd, czy większość parlamentarna zrobi coś złego, to ja to mówię. Natomiast zdecydowanie częściej krytykuję opozycję, bo uważam, że oni zdecydowanie częściej robią jakieś głupoty, nie? Także nie jestem uprzedzony do rządu. Natomiast to, słuchajcie, to wam wyjdzie tak samo bokiem, jak wtedy, jak ten młody człowiek miał wypadek z kolumną rządową, w której jechała pani premier Beata Szydło. Gdybyście to zrobili po Bożemu, nie próbowali właśnie za dużo gadać, minister od MSW nie mówił, że o, jaki bezczelny adwokat próbuje podważyć ustalenia prokuratury, co jest jego robotą, no to potem w wakacje 2017 opozycja wyprowadzająca ludzi na ulicę nie miałaby takiego paliwa. Tak samo teraz. Wykorzystają to przeciwko wam. Zobaczycie. Zobaczycie. Bo ta kobieta jest w pewnych kręgach bardzo popularna. I zrobiliście szopkę z jej udziałem. Ja nie twierdzę. Ona prawdopodobnie zrobiła to, co zrobiła. Znaczy inaczej. Nie mówię, że prawdopodobnie zrobiła to, co zrobiła. Skoro macie dowody, postawiliście jej zarzuty, to wierzę, że te zarzuty się ostaną w sądzie. O, tyle, tak? Cofnąłem to prawdopodobnie. Wierzę wam, że macie zarzuty, ale po cholerę robiliście taką szopkę, nie? Dobra, lecimy. Zwłaszcza, że no, ja osobiście znam takie sytuacje, wiecie, za czyn, który... Ja za chwilę będę mówił, jakie tam są kwalifikacje prawne, artykuły. Sam była taka sytuacja, że przeciwko mnie pewien, też znany człowiek, no, wygląda na to, że dopuścił się czynu,
też obrzydliwego, za które też grozi mu kara więzienia, też właśnie od miesiąca do trzech lat, prawda? Powiem wam, jaka tam była procedura. Nie było wjazdu do niego na chatę, żeby go skuć w kajdanki i doprowadzić na przesłuchanie, gdzie miał stawiane zarzuty. No nie. Przyszło pismo, że panie, przyjdź pan, będziemy stawiać panu zarzuty. No nie stawił się, bo miał coś lepszego do roboty w innym czasie. I co? I nic. Nawet na drugi termin stawiania mu zarzutów nie doprowadzono go, tylko liczono, że sam przyjdzie. I także wiem, jak to mniej więcej działa. Wiem, jak to mniej więcej działa z praktyki. To nie było standardowe działanie policji. Standardowe, znaczy to, co ja przed chwilą wam powiedziałem, to była jakaś skrajna pobłażliwość, która nie miała prawa mieć miejsca, żeby nie było, nawet to zakrawa o to, że tam może jakieś konszachty były na tej komendzie, nie? Ale to z tą pobłażliwością, jaką wam przed chwilą powiedziałem. Natomiast tutaj, no tutaj jest przegięcie w drugą stronę. Tam grozi jednak od miesiąca do trzech lat więzienia, nie? No chyba, że za chwilę będą mi próbować stawiać zarzuty z wyższych paragrafów, ale o tym na razie nie mówi nikt z policji, nie mówi nikt z prokuratury, tylko mówi pan mecenas Roman Giertych, który reprezentuje faceta rzekomo przez panią Dorotę R. pokrzywdzonego. Słuchajcie. Teraz tak, zacznę iść w faktografię. No, tą panią Dorotę R. sobie zatrzymano, skoro już w końcu otworzyła drzwi. Przewieziono ją następnie na komendę na warszawskim Mokotowie. W chwili kręcenia tego vloga jeszcze tam przebywa. W chwili, gdy to oglądacie, zapewne jest już przewieziona do prokuratury, bo według informacji medialnych po policji właśnie miała trafić do prokuratury. I tu jest znowu pytanie, po co? Bo to wygląda na naprawdę niezłe czesanko. No, będą ją dwa razy przesłuchiwać. Po co? Nie wiem, raz na policji w charakterze świadka, a drugi raz w prokuraturze w charakterze pokrzywdzonego? Po co? Przecież i tak, jak jej postawią zarzuty, to dowody do zeznania w charakterze świadka można wyrzucić do kosza. Są w ogóle nie. Sąd nie będzie ich rozpatrywał, nie uzna ich. Więc po co? A może ją trzymano po prostu na tej komendzie, aż prokurator będzie miał czas ją przesłuchać? Po co? To wszystko właśnie wygląda na sztuczne pompowanie sprawy, żeby dziennikarze, bo gdyby ją zatrzymano i od razu przewieziono do prokuratury, nie? No to dziennikarze by nie wiedzieli jeszcze o temacie, więc by ich nie było na miejscu, prawda? No bo przecież prokuratura chyba nie może wysłać informacji PR-owej do dziennikarzy. Hej, będziemy zaraz tutaj przywozić sobie na przesłuchanie znaną celebrytkę. Wiecie, taką, co zwykle biega bardziej rozebrana niż ubrana, ale teraz będzie ubrana. To przyjdźcie, zróbcie sobie fajne focie. No prokuratura nie może tak zrobić, policja też nie może tak zrobić, ale może ją sobie zawieźć na komendę, gdzie ją sobie będzie trzymać parę godzin, a poczeka, aż się dziennikarze dowiedzą, no to wtedy, jak się dziennikarze spytają, co będzie dalej, no to to musi im odpowiedzieć. No, będziemy ją przewozić do prokuratury. A, czyli będzie tu wychodzić. Super. I zdjęcie bach, 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 bach. Czy ma kajdanki, czy nie ma kajdanki. Znowu mówię, nie bronię pani Doroty R. Tylko to wszystko wygląda na medialny spektakl. Po co to? Bo ja jako taki zwykły, zdroworozsądkowo myślący człowiek, to mogę sobie wyobrazić jedyny powód właśnie po to, żeby dziennikarze narobili dużo fot i żeby potem były takie tytuły, jak są w niektórych tytułach prasowych już w tej chwili, że Dorota R. przewieziona z policji do prokuratury miała na sobie kajdanki. Jest cała rozkminka, że miała tak nienaturalnie narzuconą kurtkę, w związku z tym na pewno była skuta kajdankami. Po co to? No, normalnie spektakl na cały dzień będzie. Tak jak ostatnio były ten, nie wiem, no, to tam pan prezes Kaczyński i pani premier Szydło mówiła o stanie gospodarki po 2 latach. To też były, niektóre redakcje robiły takie. Godzina ta i ta, to i to, godzina ta i ta, to i to, godzina ta i ta, i to i to. Mówię, nie bronię dziewczyny. Tylko to wygląda naprawdę jak zasłona dymna. Słuchajcie, a zaraz przejdę do tego, że to, co ona rzekomo się dopuściła, to jest naprawdę jakaś masakra.
Cytat wprost, nie wiadomo w jakim charakterze ją przewieziono, zatrzymano. To już jest w ogóle kuriozum, nie? No mam nadzieję, że to po prostu jakiś dziennikarz z prostu no, nie doczytał i do końca nie wie. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam, żeby ją zatrzymano, przewieziono i przesłuchiwano w jakimkolwiek innym charakterze niż podejrzanej. No bo co? Zatrzymano ją i doprowadzono, żeby ją przesłuchać w charakterze świadka? Albo nie wiem, biegłego? I przyszli do niej o 6 rano? To przecież to by było totalne kuriozum, zwłaszcza, że nie wiem, czy ja wam to mówiłem, czy nie mówiłem, ale no, polski wymiar sprawiedliwości, to tak od góry do dołu, czasem ma problemy z prawidłowym zaadresowaniem korespondencji. I na przykład oni tkwią w przekonaniu, że ciebie zawiadomili, że masz przejść, ale cię nie zawiadomili, bo wysłali to na zupełnie inny adres. No i potem taki sędzia, prokurator czy policjant myśli, a wysłałem mu, a on nie odebrał, to wyślę mu kolesi o 6 rano. No nie no, tak nie może być. Autentyk. Sam miałem taką akcję, że pismo, które miało trafić do mnie, w sensie proste zawiadomienie o terminie, nic ważnego. I nie byłem tam oskarżony ani nic, zresztą w roli oskarżonego nie występowałem. Proste takie zawiadomienie o terminie, mogłem nie przyjść, nie? No ale kurde, przyszło nie do mnie, tylko do obcej mi osoby. Dobrze, że ta obca mi osoba była jakoś związana z tą sprawą i dała cynk. Kurczę, głupia sprawa, ale na mój adres przyszło pismo zaadresowane Krzysztof Woźniak. O cholera. No? A wiecie, jaki potem jest kłopot? No bo ta osoba nie może tego odebrać, no bo nie jest Krzysztofem Woźniakiem. A znowu Krzysztof Woźniak nie ma nic wspólnego z tamtym adresem. No? Są jazdy. Dobra, słuchajcie. Teraz będzie czytanie z faktu, bo tu chyba fakt ma najwięcej do powiedzenia. On nazywa tą panią po ksywce. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tak można, czy tak nie można. Z jednej strony, no, jest powszechną praktyką, prawda? Jak się mówi o gangsterach, to się mówi na przykład właśnie ten pan, o Boże, pan, nie wiem, na przykład Emil H., pseudonim Masa, nie? Tylko w tym wypadku to akurat chyba użyłem imienia i pierwszego imienia człowieka, który jest naprawdę zamieszany w tą sprawę. Także bardzo, bardzo przepraszam, ten Emil, który tu będzie występował, nie ma w ogóle ksywki Masa. Żeby nie było wątpliwości, ach, może w ogóle, powiedzmy tak w skrócie, o co chodzi wreszcie. No chodzi o to, że miała chłopaka narzeczonego i ten narzeczony właśnie, on jest Emilem H., no, potem się wzięli i rozstali, prawda? No i rzekomo jacyś smutni panowie, ale tacy bez odznak, usiłowali przycisnąć go, grozili mu nawet, żeby zapłacił, gdzie uwaga, tutaj znowu muszę wyciąć, bo znowu mi się wyrwało, bardzo przepraszam, żeby zapłacił pani Dorocie R. milion złotych takiego odszkodowania, zadośćuczynienia za jakieś niefajne rzeczy, które robił. Czyli no, wymuszenie odszkodowania inaczej niż przez komornika bez wyroku sądu. No i tutaj, jeśli dobrze zrozumiałem, to jakby pani Dorota R. miała nakłaniać do tego, czy w jakikolwiek sposób to inspirować. W związku z tym, tutaj jak donoszą media za przedstawicielami jakby władzy naszej, nie władzy, wymiaru sprawiedliwości, no ma usłyszeć, czy już w chwili, w której nagrywamy tego vloga, usłyszała zarzut z artykułu 191, paragraf 1. 191 to jest zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia. Paragraf 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ja tutaj tylko dopowiem, że jeżeli nie ma określonej dolnej granicy kary, to chodzi od miesiąca, czyli od miesiąca do 3 lat. Nie ma tutaj innych kar, nie ma grzywny, nie ma ograniczenia wolności, tylko i wyłącznie odsiadka. Czyli
Jeszcze raz to powiem. Generalnie jest to przestępstwo nie z takich łagodnych, za które można dostać grzywnę, czy dozór policyjny. Natomiast no, nie jest to takie przestępstwo z górnej półki, za które grozi 10 lat czy 25 lat więzienia, nie? Żeby było jasne. Tak, warto może w kontekście tego, że tam chodziło o pieniądze i chodziło o zmuszenie człowieka do zapłacenia pani Dorocie R. kasy, no to może warto też przeczytać resztę tego paragrafu, bo może ta kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuraturę nie jest do końca słuszna. Tej samej karze podlega kto w celu określonym w paragrafie pierwszym stosuje przemoc. No oni tam podobno mu wleźli do biura, grozili, to jest wszystko przemoc psychiczna. Innego, przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. No nie, to chyba nie o to chodzi. Natomiast paragraf 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w paragrafie pierwszym w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I tutaj jest pytanie, czy właśnie niby zwrot wierzytelności to takie, że ktoś komuś pożyczył i trzeba zwrócić, no ale nie wiem, czy tutaj tego nie można by pociągnąć. To jakiś doświadczony prokurator powinien się wypowiedzieć, natomiast podrzucam takie, że może to jednak, no, bo wierzytelność to nie jest tylko dług, nie? Nie, no wierzytelność to jest dług. Dobra, przepraszam, cofam, dobra. I paragraf trzeci. Ściganie przestępstwa określonego w paragrafie 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego. To jest ten od czyścicieli kamienic. To nie o to, przepraszam, w tym momencie chodzi. I teraz będzie czytanie z Super Ekspresu. O co chodzi? Ja będę się tutaj wiele razy gryzł w język, bo to jest artykuł sprzed półtora miesiąca i tam jeszcze ta pani jest nazywana chyba z nazwiska, z tego też powodu nie dam wam linku do tego artykułu w opisie. Po oskarżeniach H ta pani kontratakuje. No i jednak kontratak. Po tym jak Emil, i tutaj jest wymieniony z nazwiska, chyba można, bo on tylko jest pokrzywdzony w tej sprawie, ale część mediów to skraca jego nazwisko do pierwszej litery, więc ja też będę. Po tym jak Emil H., 36 lat, były narzeczony pani Doroty, pani Doroty R., oj, przepraszam, strona internetowa mi się wzięła i zwiesiła. O, już jest. Były narzeczonym Doroty R. rozpoczął wojnę z piosenkarką. Przyszedł czas na jej ruch. Swoją drogą, kurde, jaką wojnę? Jeżeli ona się dopuściła przeciwko niemu jakichś okropieństw, to zgłoszenie sprawy do prokuratury to nie jest żadna wojna, nie jest żadna zemsta. Słuchajcie, jak młodzi ludzie z YouTube'a tak twierdzą, że złożenie pozwu za coś, co miało miejsce i co było niedozwolone, to jest zemsta, to już jest straszne, ale jak kurczę gazeta w podobne tony uderza, to już jest po prostu no żałosne moim zdaniem, ale nieważne. Biznesmen chce udowodnić, że za szantażystami, którzy go nachodzili, stoi właśnie gwiazda piosenki. Ta jednak do niczego się nie przyznaje i zaczęła publikować e-maile, w których biznesmen nie ukrywa, że często kłamie i oszukuje oraz to, iż ma problemy z używkami. Ostatnie tygodnie nie były dla Doroty R. najłatwiejsze. Światło dzienne ujrzało bowiem nagranie, podczas którego czterech mężczyzn wtargnęło do firmy H, jej byłego chłopaka, i próbowało zmusić go do zapłaty 1 000 000 złotych, twierdząc, że to dobrowolna forma zadośćuczynienia za krzywdy, które ponoć wyrządził Dorocie R. Sprawę bada prokuratura, która na razie postawiła zarzuty obecnemu chłopakowi piosenkarki Emilowi S. 40 lat. Piosenkarka, jak dotąd nie komentowała całej sprawy, wyjechała na wakacje do Hiszpanii.
najwyraźniej tam uknuła plan kontrataku i gdy tylko wylądowała w kraju, zaczęła publikować w internecie materiały kompromitujące byłego ukochanego, który nie jest osobą publiczną, w związku z tym raczej mu za bardzo nie zaszkodzi. Ja nie jestem facetem, który będzie ciągle kłamał, zmyślał, mataczył. Te wszystkie głupoty wynikały z faktu nadużycia różnych substancji chemicznych oraz ja je uważałem za niewinne i nikomu nieszkodzące kłamstwa. Czytamy w liście H z 2015 roku. Emil napisał również o swoim problemie z alkoholem. I teraz tu jest tekstik pani Doroty R. Uczcie się na moich błędach, dziewczyny. Jeden ze 100 e-maili w jednym tygodniu. Można się od tego odciąć i być szczęśliwym, mimo kontynuowania zmyślania i mataczenia. Nie dajcie się, podsumowała Dorota R. na swoim profilu na Instagramie. Dorota R. zamieściła także pismo notarialne, w którym jej były narzeczony napisał, że jeśli źle się zachowa pod wpływem alkoholu, zapłaci Dorocie R. 1 000 000 zł. No, czyli już wiemy, o co chodzi. Generalnie wygląda na to, że ta para była taka, że on był dziany, no bańka, 1 000 000 zł, kupę pieniędzy. Chciałbym tak po prostu mieć sobie bańkę. No, widać, miał jakieś problemy z alkoholem i pewnie po jakiejś kłótni poszli do notariusza i napisali oświadczenie, że jeśli on zrobi coś złego pod wpływem alkoholu, to zapłaci jej 1 000 000 zł. No i pewnie zrobił coś złego, pewnie w wyniku tego się rozstali, no i nie chciał jej zapłacić tych pieniędzy. No ale w cywilizowanym świecie to wtedy się idzie do sądu i się prosi o nagranie klauzuli wykonalności, nie? No, a nie takie sytuacje, że wpadają jacyś bandyci, którzy oczywiście mogli mieć cokolwiek wspólnego z panią Dorotą R., ale nie musieli. To musi dopiero udowodnić sąd, prawda? I teraz, co tutaj jest jeszcze ciekawe, bo pełnomocnikiem pana H jest Roman Giertych. I Roman, mecenas Roman Giertych reprezentował w sądzie Emila H. Sugeruje, że Dorocie R. można postawić, może zostać postawiony zarzut wymuszenia rozbójniczego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tutaj się robi już naprawdę ciekawie i tutaj jest powiedziane o zarzutach z artykułu 245 dla Doroty R. Oskarżyciel posiłkowy będzie chciał w sądzie przekształcić na 258 kodeksu karnego oraz 282, czyli wymuszenie rozbójnicze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Napisał tak Roman Giertych na Twitterze. Swoją drogą powiem wam szczerze, że fakt jest naprawdę wredny. I tutaj na górze pisze on, no używa jej ksywki, ale pisze o Dorocie R. i zasłania jej ślipka, a zjechałem na dół i sam z siebie, bez jakiegokolwiek kliknięcia, pojawił mi się jakiś materiał, gdzie jakiś chłopak robi z tą panią wywiad, jest normalnie podane wszystko, widać ją, nic nie zamazane, także no... Nie wiem, czy to jest fair, czy to jest nie fair. Wydaje mi się trochę wredne, nie? No dobra, lecimy dalej. Przeczytajmy sobie, bo ja wam powiem szczerze, że zawsze wolę cytować artykuły ze źródeł. Artykuł oczywiście kodeksu karnego ze źródeł, żeby się nie pomylić, bo to czytować trzeba dokładnie. Artykuł 245 kodeksu karnego. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej, no chyba tak, w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ciekawe. Ja rozumiem, że tu by chodziło o... ewentualnie świadka albo oskarżyciela, w tym sensie, że oskarżyciel posiłkowy to też jest oskarżyciel. Natomiast tutaj musiało dojść do czegoś, o czym media nie piszą, bo media piszą o czymś, co się stało, czyli wpakowali mu się do biura, żeby zapłacił ten 1 000 000 zł i w wyniku tego dopiero zaczęło się całe postępowanie. Czyli on ewentualnie
nie świadkiem, no mógł być już później, prawda? A już na pewno oskarżycielem też mógł być później. Nie wiem, pan Roman Giertych jest ode mnie dużo inteligentniejszy, więc nie będę się tutaj w tej sprawie wypowiadał. Niech on sam rozstrzygnie, a przede wszystkim to niech rozstrzygnie sąd. Teraz lecimy artykuł 258 kodeksu karnego. To jest udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym. Swoją drogą też będę musiał pomyśleć nad próbą zamiany na ten artykuł. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zdecydowanie wyżej, prawda? Nie od miesiąca do 3, tylko od 3 do 5. Jeśli grupa albo związek określone w paragrafie 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oho, ho, ho, ho. Mają charakter zbrojny. Czyli jest pytanie, mówiąc krótko, czy ci panowie, którzy tam ewentualnie wparowali do tego biura, mieli ze sobą giwery, czy też nie mieli. Paragraf trzeci. Kto grupę albo związek określony w paragrafie pierwszym, w tym mający charakter zbrojny, zakłada albo taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Robi się jeszcze ciekawiej. Kto grupę albo związek mający na celu popełnianie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat. Czyli może dostać, jeśli dobrze zrozumiałem, nawet dożywocie. Oho, ho, ho, ho! No, to by było już naprawdę ciekawie, ale przypominam, że to nie ja tak twierdzę, tylko tak twierdzi pan mecenas Roman Giertych. I jeszcze lecimy 200, a w zasadzie fakt twierdzi, że pan mecenas Roman Giertych tak twierdzi. Tuż bądźmy bardzo konkretni. Artykuł 282 kodeksu karnego jeszcze sobie przelecimy. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, no, 1 000 000 złotych, to chyba jest korzyść majątkowa, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. No ciekawie się robi, naprawdę się ciekawie robi, a ja dodam tylko od siebie tyle, że pani Dorota R. no coś podejrzanie dużo chłopaków miała i w zasadzie, że to ma jakikolwiek związek czy nie ma, to ja się już wypowiadał nie będę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, podobało się, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, hej!